Siemaneczko, szanowni widzowie. Witam was serdecznie, to ja, Lemi. I nasz trzeci odcineczek z Just Cause Trójeczki. No przez jakieś ostatnie 4 dni nie wrzuciłem na kanał, słuchajcie. Mam cholerne urwanie głowy tutaj z wieloma sprawami administracyjnymi. No naprawdę, wiecie co, jestem sam z tym wszystkim i tak nie bardzo czasem mam czas i też humor na to, żeby coś dla was wrzucać, ale dzisiaj mam trochę wolnego czasu. To czemu nie? Coś dla was nagramy. Dla was. Coś. No coś, zobaczę. Coś dla was nagram, a nie nagramy. Pisaliście mi w komentarzach, że główne misje są oznaczone tą to ikoną, tym bykiem. Więc może skupmy się faktycznie na tych misjach najważniejszych. Nie chcę tutaj jakoś się zagłębiać zbytnio w jakieś misje poboczne, cuda i dziwo. Chociaż pisaliście mi, że są bardzo ważne te misje, można coś dzięki nim osiągnąć. Jakieś ekstra pierdoły. A ja tam, wiecie co, jakoś tutaj będę starał się przejść tą grę. Jak powiedzmy najmniejszym kosztem. No ale też bez przesady, tak? Weźmy tutaj, zaskoczmy. A, mogę lecieć. Wow. Shit. Żyje? Tutaj u mnie z tym, wiecie, z tym tutaj... Dawaj. No ładnie. Już ty kuźwa! Ty jak on się zjarał? Będziemy próbowali tutaj, żeby za dużo nie kombinować. Kuźwa, jak wyrżnął. A jeszcze zginąłem? Nie. Mam nadzieję, że nie. Dobra, żyję. O kurna, ale się wzbił. Ja pierdzie, jaka kombinacja, w ogóle zobaczcie. Shit! Nie, no dobra, akcje są dobre. Idziemy w ogóle tą... Nie! Kurna! Kim jest paralityk? Ktoś mi pisał, że jak to opanuje do perfekcji, to będzie elegancko, jak będę latał. No zobaczmy, ciekawe jak daleko polecimy. No, z pewnością jak te misje poboczne bym robił, no to wtedy ta postać moja tutaj by latała i latała, nie? Elegancko. A tak, to jestem koślawy. Ale czekaj, bo lecę dość długo. Mój personal best już pobiłem. Ciekawe, czy Adamka pobije. Jeszcze musiałem w powietrzu być 15 sekund, jestem coraz bliżej końca. Czekaj, może dolecę, może pobiję ten rekord. Jest 30 sekund, jeszcze 11 sekund. Kurde, coraz bliżej ziemi jestem. Dawaj, Peter, pobijesz to. Tak, powinienem pobić, spokojnie. Tak, na luzie. Tak jest, jeszcze by się przydało teraz załatwić jakiś sprzęt. Do pływania. Cholera, nie ma nic. No nie mówcie mi, żeby na drugą stronę płynął. No nic, popłyniemy sobie. Troszeczkę sobie poeksplorujemy tą mapę. No niestety bez jakiejś rewelacji. Tu żadnego sprzętu nie ma. Ale zjarałem, ja pierdyle. Też pisaliście o tym, że tu można jakoś się przemieszczać szybko na mapie i tym podobne, ale ja chyba czegoś takiego nie mam. Co, mogę się przerzucić szybko? Nie, jest tylko place waypoint. Tu jakiś jest drop. Tu jakieś mody. Momencik, ja mam jakieś w ogóle... Czy ja w ogóle jakieś ekstra punkty mam? A nie, momencik, nie, cofnij się tu. Tutaj mogę przerzucać się między jakimiś pierdołami. Aha, weapon. Jakieś travels, aha. Kurna. Ale czy my w ogóle coś tutaj... Mamy jakieś punkty? Nie wiem, dobra, olać to na razie. Płyniemy na drugą stronę. Kurde, no mi zajdzie kupę czasu. O, jest jakaś łódka. Dawaj. O. Dobra, świetnie. No. I teraz mamy sprzęt. No i pięknie. O, tak można zasuwać. Ale faktycznie ta gra jest, kurde, bardzo podobna do GTA. Oczywiście tym, że... Znaczy, no, bardzo podobna, no...
No sandbox, tak, ale jest podobna trochę, tylko ta rozpierducha nie jest może tak efektowna. Jednak w tym GTA taka jest bardziej, no nie, bardziej mi się podoba. Ale na sporym luzaku można to się świetnie pobawić. Podpłyniemy tam z drugiej strony. Jak najbliżej. Też tutaj nie wiem, czy wam odpowiada ta kamerka moja, bo jest bardzo blisko teraz mojej gęby średniowyjściowej, ale postanowiłem, wiecie co, że dam trochę ją bliżej, bo czasami cienie mi dziwne padają na mnie i nie chciałem jakby, żeby to było widoczne. Dobra, wysiądźmy z tego. No wysiadaj. O właśnie, tą figurę pewnie będzie można rozwalić, co? Czekaj. Dobra. Rozwalmy... Nie, on żyje. Rozwalmy tą figurę. Nie, to trzeba pierdzielnąć czymś normalnym. O. No. I jest spokój. Bo my jesteśmy w ogóle na terenie jakim? Gdzie ja kuźwa to sobie zaznaczyłem? Peter, weź mi pokaż się w ogóle. No właśnie, gdzieś ty wpadł w ogóle, tu miałem iść. A nie, no dobrze, jestem. Tylko, że tu mogę przy okazji coś zniszczyć, co nieco, nie? O, ten plakat mogę zniszczyć. Tak, to jest też zniszczone. Tu parę rzeczy trzeba będzie zniszczyć. O, to trzeba będzie zniszczyć. Świetnie, tamto trzeba będzie zniszczyć. No nie wiem, czy tam to sięgnie. To jest kolejny plakat. Dobra. Świetnie. A coś możemy się pobawić. Nie no, ta gra to odmurzacz jest niesamowity. Tu możemy to zrobić. Aj! Dawaj! Kurde! Gdzie oni są? A tam jest. No to jest właśnie fajna zabawa z tym. A, tu jest, dawaj. Gdzie? Kurwa, tam jest. Oni gdzieś tutaj są. A czekaj, muszę te rzeczy poniszczyć teraz. Teraz które jeszcze? Kto jest? Co jeszcze musiałbym tu rozpierdzielić? Target is at large. A, tam są jakieś te pierdoły do rozwalenia. Świetnie, to jest rozwalone. Tam już jest plakat. Tutaj widzę. Dobra, rozwalony. Świetnie. Czekaj, we mnie ładują. O, tam jest jeszcze badziew jedno do rozwalenia. Kurde, że tu nie chcę wskakiwać na takie pierdoły. No tu z góry się łatwo to wszystko rozwala. W zasadzie nic nie mogą mi zrobić. Oho, czekaj, bo coś się dzieje. Spokojnie. Też pisaliście o tym, żeby z nimi za bardzo nie walczyć. Kurna. Nie ma sprzętu do strzelania. Aj, tam wyżej spróbuj wejść. Kurna. Co, nie mogę na to wejść? No mogę, no jak nie mogę na to wejść? No właśnie. Muszę na to jakoś móc wejść. Czyli nie mam za bardzo ammo, ale coś tu rozpierdzieliłem. A, tu jest to gówno. O, właśnie.
Dobra. What you gonna do when I come for you? Tak jest. I oni są. Tam jeszcze na dole. Pełno ich jest. Trochę w nich postrzelamy. Dla zabawy. Świetnie. Gdzieś na wieżyczce jest frajer jakiś, czy nie? Chodźmy na tą wieżyczkę. Dobra, o, jest ammo. Gdzie oni są? O, chopper leci, chopper, dobra. Chopper, kuźwa, out. Get to the chopper! No i gdzie wy jesteście? Gdzie są te frajery, kurna? Chyba zejdźmy na dół. O, shit, tu są. Dobra, już jest jeden. No świetnie, no to ci byli banalni. Pozbierajmy trochę ammo. Co to kurde, tylko pistolet zbieramy? Nie no, serio? Nie ma ammo, tylko pistolet? Przecież strzelają z czegoś, nie? Ale żebym przeleciał, ja pierdyle. Pita, jaki to jest kołek. Masakryczny. Easy. O kuźwa. Tu bym tak mógł zrobić. Aj kurwa. Dobra, chodźmy na dół. Pobawmy się jeszcze. Gdzieś tu jeszcze z tyłu będzie jakiś frajer. O właśnie. Dobra, postrzelajmy sobie trochę. Ja się to lubię cholernie bawić tym strzelaniem. W porządku, co jeszcze mam zrobić? Aha, tutaj te dwie rzeczy są do rozpierdzielenia. Ale gdzie one będą? Gdzie one mogą być? O co tu chodzi w ogóle? Weak Havoc. Weak Havoc. Co to w ogóle? Co to w ogóle może być? Może gdzieś tu na dole? A może to trzeba otworzyć im te wrota. Tak, to jedno mamy otwarte i tu będzie drugie otwarte. To o to chodzi. Dobra. Bo to trzeba rebeliantów tutaj wezwać. I to mamy zrobione. Kuźwa, co jest? Nie ma nikogo do pomocy? To dawaj ich tu. To było proste. Okej, okay, coś mamy tu zrobione. W porządku, tu mamy zrobione, teraz idźmy do tego waypointu. Gdzie to mamy? Tam gdzieś. Idźmy. Shit! Someone report. What's the situation? Have we lost him? Report. Dobra. I teraz mamy to zrobić. O, i to mogę zrobić. Start misji. No i proszę bardzo. I jesteśmy. Dobrze, ktoś mi podpowiedział, że z tym bykiem to niby są misje główne. Niby. Ja tylko mówię niby, bo nie wiem. Tylko mogę na was polegać. Ale pewnie tak jest, skoro tak mówicie. Years in the making. Our inability to protect Malaeia was easily predicted. It will be a trifle to recapture, but the loss of Vis Electra, that is a failure. That must not go unpunished. Right. Rico Rodriguez has become born of the same fire that gave rise to my reign.
What? The world will know the extent of my power. He offers an opportunity. Gdzieś się tak? Odwalił se łeb? Co mu jest, źle? Podłączę sobie telefon. Przemysł naładuje w tym czasie, kiedy gadają. Nie, ale widzę, że kamerka chyba jest okej, co? Ale dobrze mi widać, nie? Tę moją piękną, niezwykle przystojną twarz. Every action must and will incur a terrible reaction. And then the embers of the revolution will crumble to ash as they always have throughout history. Use the tanks. No okej, okay. Zobaczmy, co tu będzie do zrobienia, co się będzie działo, czy będzie grubo. Costa del Porto. O. A to może ja tym czołgiem, co? Czy nie? No nie. Raczej nie ja. I nawet mamy odrzutowce. Bombardowanie. You did this. You shoot your guns, you pray at war, and they burn our homes. Don't listen to him. We have to do this. Got no choice. But I won't forget. The tanks are mine. You go into town, man. We'll serve them up on a plate. No, pięknie. Dobrze, możemy rozpędzić te czołgi niby, tak? No dobrze. No to nic. Jedziemy. Wyciągamy. A nie wiem, czy ja tym mogę zniszczyć. Może bazuką nie zniszczę, co? O, do cholery, co jest? O kurna. Wiecie co? Wydaje mi się, że chyba nie zniszczę tego normalnie. Czy nie? Czy zniszczę? Nie, zniszczę chyba. Kuźwa, ale żebym zrobił jaja. Nie, spierdzielaj tym. Nie, nie, spierdzielaj. Tu głupotę zrobiłem. Głupotę jest straszną, tylko że ja tym... No właśnie, cholera jasna. Jakieś miny mam, albo coś? Coś mam. Czekaj, czekaj. Albo tak wejdę. Nie, spierdzielaj. Nie, spierdzielaj! No właśnie, kuźwa, wyłaź, wyłaź z tego, wyłaź! Ale głupotę zrobiłem, ja pierdyle. Dobra, jakoś sobie dam radę. Trochę jeszcze głupot ciągle robię. Bo taki uzbrojony jest lepszy. Nie, dobra, jest okej, okay, dobra, mamy Megana. O Jezu. Jest kolejny czołg. Trzeba do niego wejść. Ja pierdyle. Ale niszczę je jakoś. Niszczę trochę ułomnie, nie tak jak powinienem. Ale niszczę. To jest nieistotne jak. Ważne są zniszczone. Teraz o co tu chodzi jeszcze? Jeszcze gdzieś jakiś czołg musi być. A nie, to jest niezniszczony jest. No teraz chciałbym go na przykład wysadzić jakoś. To jest mina, tak? Założyłem ją, czy nie? A teraz.
No niech wysadzi się. O. Czekajcie, może wybuchnie. Dobra. To byłoby ok. Gdzieś jeszcze jakiś czołg jest? Chyba już nie, co? Nie, tam jeszcze jest jeden. A, tam jest. Dobra. Spokojnie. Kuźwa. Ale napierdziela to. Chowaj się, kuźwa. No coś uło mnie tu robi, nie tak jak powinienem. Ale olać to. Olać to. Ja się bawię świetnie. Teraz tak, zróbmy to. Kurnak, napierdziela to. Ja pierdzielę. Ty, jak to teraz tutaj ten czołg będzie zajść tu trzeba? Jakoś po ludzku. Dawaj, dawaj, do góry, do góry, do góry, kuźwa! Dobra. O! Pięknie. Już prawie dead jestem. Kurde, idzie to zniszczyć w ogóle, czy nie? O, pali się już. Dobra, jak się już pali, to jest okej. A tam coś napierdziel, jakiś snajper? Kto to jest, kuźwa? Dobra. To jest załatwione. To jakiś pojazd jest. Można by go wziąć. Gdzie, 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 gdzie? Kuźwa. Dobra, może go weźmy. Co ten pojazd? Tylko... No właśnie, cholera jasna. Ło? Co jest grane? Kurna, o co tu chodziło teraz, ty? Ej, coś zjarałem, słuchajcie. Kurde, powiem wam, że jestem pokręcony, to jestem trochę w to... Wiecie, cienki jestem. A czemu fail był? Coś za długo... Kurde, nie słuchałem, co tam w ogóle się dzieje, wiecie co? Ani nie słuchałem, ani czytałem. Byłem tak zajęty z zdobywaniem czegoś tam, tych pojazdów, kombinacji, że zjarałem trochę. Dobrze, spróbujmy jeszcze raz w takim razie, na spokojnie. Bez zbędnego podniecania się. A dobra, on jest in trouble. To ja to już mam zrobione. Nie, chodź tu, kuźwa. A, bo on tu był. No właśnie, przecież on jest in trouble. Kuźwa, przecież on jest in trouble jak cholera. No jak ja mogłem pozwolić, żeby on był in trouble? Dobra. Gdzie oni są, frajerzy? Chodźcie tu. Ja pierdyle, w ogóle nie trafiłem żadnego. Ja pierdziele. Ja żadnego nie mogę trafić. Dwa. Jezu, jaki jestem kołek. Masakra, tutaj z góry zlatują. Ja pierdzie, co się w ogóle odbywa? Jaka afera. Jezu, oni są tacy mocni. Dobra. Ej, wiecie co, naprawdę u mnie jest kiepsko, ale okej. No dobra, tu jest jakaś broń. Dajmy coś, o, weźmy coś. Mario, we're outside! Open the gate! Survivor, get the gate, pick
tornado! We've got to get out of here! No dobrze, chciałem otworzyć ten gate, ale jak ja mogę go otworzyć? Open. A może z drugiej strony muszę go otworzyć, co? Od drugiej strony? Czy jak? Nie. Ty właśnie, jak się go otwiera? W porządku, ale gdzie tu jest jakiś przycisk? Chyba, że tutaj można gdzieś wejść. Do biura jakiegoś? Nie. Bez sensu. Ty, kurna, nie wiem. Jezu, jak ja jestem głupi. A ja nie wiem, jak ten gate się otwiera. Tu nie widzę żadnego przełącznika. A może mogę pierdzielnąć z tego? No nie, bez sensu. Dobra, może tam jest jakiś przycisk gdzieś. Tam. Bo tu jest napisane coś właśnie, że podnieś, ale kurne... A, to nie, to jest tylko flaga jakaś pewnie. No dobra, to było zrobione. A może to byłoby wszystko w takim razie. Czy nie, czy mam dalej tą bramę otworzyć? Open the gate. Aha. Ja mam coś użyć. Co to jest to podwójne jakieś badziewie? Takie coś widziałem gdzieś tutaj. Nie, gdzie to widziałem? Gdzieś widziałem. A nie można na przykład tego przyczepić jakoś, tych drzwi do czegoś? Ty wiecie, że ja nie wiem, co mam zrobić? A, wiem co, może to trzeba tu i tu przyczepić. Ja pierdyle. Peter, ty kołku jeden! Masz napisane, co masz robić. Siadamy. A ja? Target is fleeing. Engage! Okej. Ja pierdyle. Okej. Dead. Sorki, wiecie co, za to się trochę kręcę, ale no mówię wam, że ja jestem ostatnio jakiś niedorobiony totalnie. Znaczy ja zazwyczaj mam jakieś problemy. Z grami ostatnio, głupotami. Ale ostatnimi czasy naprawdę jakiś, nie mogę się skupić. Dawaj, 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 lutuj, 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 go lutuj, lutuj! Dobra, on chyba padnie. Świetnie. Świetnie. Dobra, kierowca. Ujojoj! Ojojoj! Dobra, zdążyłem. Ja! Ale akcja była. Dawaj, śmigłowiec! Ubu-dubu, ubu-dubu! Świetnie! Jaj! Kurde, żeby czasem we mnie się nie wpierdzili. O! Kurna! Dobra. Świetnie. Tam jeszcze coś we mnie napierdziela. Czekaj, nie mam jakiejś tej? Nie, nie mam. Kurna. Oj, pięknie! Kurna, strąć ich! Kierowców trzeba przede wszystkim strącać. Ja pierdziela, ta gra to jest naprawdę odmurzacz totalny. Kurde, tu jazdy mamy przez sobą jeszcze całą masę.
kurna. Oh shit. No właśnie, to jest taki problem, że nie mam... No właśnie, kurna. Ja pierdyle, nie mam żadnej bazuki, nic z tych rzeczy. A nie można tego śmigłowca jakoś strącić? O! Dawaj, 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 siadaj! O, właśnie! What the fuck? Kurwa. Teraz to nie wiem, co się stało. Matko jedyna, w tą grę muszę trochę więcej pograć sobie. Poza nagrywaniem, bo tak to wstyd tylko robię. A gdzie ja jestem w ogóle? Bo oni tu odlatują. Ja wsiadłem w jakiś śmigłowiec. Aha, chyba jest okej. Okay. O kurna, tu jakimś czołgiem podjechali. Dobra, ten dostał, to jakiś czołg jest. Znaczy, coś ala. Sie! Jej stąd! Del Porto was a loss. We lost, but will you regroup? Dawaj, dawaj. Dobra, ciągle żyje. Jeszcze. Kurna. Skąd ich tu jest? Kurna, to ładuje we mnie. Nie mogę w to wejść? A, mogę. Dawaj, dawaj, dawaj. Jak w to wejdę... O! Tak się od razu było zrobić. I więcej tu nie przyjdzie. O, to jest rozpierdzielone. Tu możemy trochę podjechać sobie. To kuźwa, aha, bo to jest do przodu. Dobra, tu jest do przodu. Tu jeszcze zróbmy sobie aferę. Spokojnie, zrobimy sobie jeszcze tu aferę, jakby co. To trzeba rozwalić. Dobra, rozwalone. Świetnie. Pięknie. Pobawmy się trochę, przecież mamy sprzęt do tego. Dobra, zatrzymaj to. Coś za mną jechało. A tam jest ten jeden. Tak, pięknie polecieli. No dobrze, co ja bym musiał tu zrobić teraz? Co to jest do rozwalenia? A, tu jestem ten. Świetnie. A ten teren przejmiemy sobie. No z takim czymś to jest miła zabawa. Jeszcze musi, wiecie co, być gdzieś? Jeden ten, dobra, wyjdźmy z tego. Jeszcze jeden jest ten cały, ten pseudo jakiś megafon, czy jak to tam się nazywa. No wysiadaj stąd. A, X-em się wysiada. Kuźwa, czym się innym wysiada. Kupota trochę. Dobra, załatw go. Weź tu gana.
To by trzeba było... Nie, to są... To jest amunicja. Dobra. To jest otwarte. Kuźwa, stun strzela. Jety. Dobra, o! O, o, jak pięknie mi wyszli. O, jak pięknie mi panowie wyszliście. I kuźwa, nie mogę ich zabić. Nie, bo oni chyba są nie wyszli do tego. Ja pierdyle, zwiewamy są. Jo! Ale to miałbym zrobione. Potrzebuję jeszcze to zniszczyć. O! A jak to zniszczę, to cały teren powinien być mój. No. Kurwa, są mocni niektórzy, ja pierdolę. Takim pistolecikiem zabiegam. O, chłopaki tu wjeżdżają teraz. W końcu. A weźmy tego shotguna. O. O kuźwa. Tylko weź ten traf. To z bliska. To taka kurde broń, powiem wam szczerze. Średnio najeżdża. Średnio mi się to podoba. Aha, i tu jeszcze flagę możemy wnieść. I to będzie wszystko. No, jakiś teren kolejny też byśmy przejęli. Co czasu, jak możemy, jakiś teren przejmiemy. To akurat nam nie przeszkadza w niczym. Kręcę się, bo kręcę, słuchajcie, ale to zabawa ma być. Gra ma totalnie mnie odmurzyć. Ja, słuchajcie, mam zbyt dużo ostatnio na głowie. Żebym się naprawdę przejmował czymkolwiek, jeśli chodzi o granie. I to byłoby ekstra. Jakieś rzeczy mi się tu odblokowują, ja to powiem wam szczerze, nawet jestem średnio tym zainteresowany, co mi się tutaj dzieje, ale zobaczmy sobie na mapę. I coś tutaj mam, widzicie, kolejne jakieś miejsce odblokowane, tak? Tutaj to misja, a tu mamy kolejną coś, misję do zrobienia jakby co, ale coś tu powoli nam się odblokowuje, coś tu zdobywamy, ale będziemy dalej oczywiście, jeśli w kolejnym odcinku tą misję sobie walniemy, po drodze sobie może coś odblokujemy jeszcze, pobawimy się jakoś. Odmurzać mnie ta gra, pięknie odmurzać, i tak ma na tym to polegać. Ja nie mam się przejmować, co tu robić. Czy muszę tam iść, czy tam iść. Ja chcę się po prostu tutaj bawić, wydurniać. I nic poza tym, kochani, więc... Ja serdecznie wam dziękuję. Jeżeli coś się podobało, jak zawsze, łapa w górę, panowie. I panie, przede wszystkim panie. Komentarze jak zawsze mile widziane pod spodem, żebyście coś ciekawego wiedzieli, co można by znowu tu poprawić w mojej rozgrywce. Oczywiście, prócz to, że kaleczę, to wiadomo. To będę oczywiście wdzięczny. I tyle. Wszystkie ważne linki jak zawsze macie pod materiałem. Trzymajcie się serdecznie. Hejka!